Witam wszystkich, tu znowu Punio 7. A i jak widać, wypełniłem wszystkie rozdziały na 100%. Aczkolwiek po wykonaniu czwartego rozdziału, tego z bombami na 100%, było małe, powiedzmy, outro, którego nie udało mi się nagrać. Było tam małe the end. Dobra, nieważne. Zaraz później o tym może pogadamy. Zobaczymy najpierw, co to jest. Extras. A, możemy tworzyć poziomy. Możemy puszczać bąki do rytmu. Możemy się socjalizować. I specjalne zakończenie. O, to właśnie to chyba to zakończenie. Okej, dobra. Właśnie, po tym całym wybuchaniu na wszystkie możliwe sposoby MacPixel postanowił podzielić się swoją radością i wysłać bombę do jakiegoś samotnego informatyka pośrodku trzeciego świata, gdzieś w środkowej Europie. Ten informatyk, pisząc jakąś kiepską i mało znaczącą grę, dostał tą ową bombę, postanowił z nią się zabawić, ale w końcu by się nudziła. Więc zadzwonił do znanego sapera MacPixela, aby się jej pozbył. Ale ten niestety zażyczył sobie dosyć dużej ceny. Naszego biednego informatyka nie stać na pizzę, co dopiero na rozbrojenie tak dużej bomby. Ale cóż, życie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Więc się zgodził. A potem rozpalił ognisko, napił się, zasnął. Przybył MacPixel. I to koniec. The end. Tak, the end. Dobra, to był MacPixel. Ale zanim zakończę jeszcze ten film, zobaczmy jeszcze pozostałe ekstrasy. MacPixel Social. Aha, czyli mamy tutaj jakiś czat. Widocznie możemy coś pisać. Okej. Najwidoczniej nikt nie odpisuje. Najwidoczniej nikt nie gra teraz w MacPixela. Ludzie z pewnością mają ciekawsze rzeczy do roboty niż siedzieć na czacie MacPixela. Okej. Dobra. Co możemy jeszcze? Możemy jeszcze puszczać bąki w rytm muzyki. Aha. Aha, rozumiem. Muszę przytrzymywać klawisz myszki wtedy akurat, kiedy przelatuje wskaźnik nad tymi szarymi obszarami. Okej, dobra, spróbujmy to jeszcze raz zrobić. Słuchaj, zapamiętaj i powtarzaj. Okej, może teraz to trochę lepiej idzie. Ciekawi mnie, skąd twórca gry wziął co się nazywa? Sprite? Nie. W każdym razie efekty dźwiękowe do tej rundy. Okej, możemy jeszcze tworzyć jakieś poziomy, ale kompletnie nie wiem, jak to się obsługuje. W takim razie nie będę tego pokazywał. No i cóż,
to chyba byłoby już tyle, jeżeli chodzi o Mac Pixela. Jest jeszcze coś takiego jak tryb Endless, który polega jedynie na tym, iż gramy nieskończoną ilość losowych poziomów wyjętych z trybu Story, poukładanych w losowej kolejności, no i gramy aż wyjdziemy. Ponieważ wszystkie już poziomy widzieliście, więc to nie będzie nic ciekawego. I jest jeszcze tryb Free DLC. A czym on polega? Na tym ono polega, iż jest w sieci od groma darmowych poziomów. No może nie od groma, ale trochę ich jest. No i cóż, i... Okej, jak na razie grałem tylko ten poziom. A jak widzicie, jest jeszcze kilka innych. No, każdy z nich składa się, no, tak jak każdy rozdział w grze... Znaczy nie każdy rozdział, tylko każda runda w trybie fabuły z paru map. No i cóż, każdy... Zapewne po obejrzeniu tych wszystkich filmów już wiecie, co się mniej więcej robi na wszystkich z nich. Okej, ale jeżeli chcecie je obejrzeć, to będziecie musieli kupić tą grę. Ja już zamierzam kończyć tą serię. Naprawdę nie ma tutaj już nic wiele do pokazywania, poza tymi darmowymi DLC-kami. Jak chcecie, pograjcie w nie sami. Dlaczego mielibyście teraz jeszcze kupować tą grę? Ponieważ, otóż, niektóre scenki, których akurat nie pokazywałem w trybie fabuły, ponieważ akurat, no, wiecie, chciałem osiągnąć szybko 100% i nie nagrywałem tego. Były całkiem zabawne, więc poeksperymentujcie sami z tą grą. Jest dostępna na Steamie. Dokładnie nie wiem za ile. Ja ją kupiłem w wyprzedaży świątecznej za jakieś 3 dolce. To była chyba połowa ceny, więc około 6 dolców teraz kosztuje pewnie. Nie jestem pewien. Szybko zapomina takie wartości. W każdym razie gra jest całkiem zabawna, całkiem sympatyczna. I polecam wszystkich, żebyście wspomogli tego naszego polskiego twórcę, który to tworzył, bo tak, MacPixel został stworzony przez Polaka. Tak, jakiejś innej narodowości człowiek mógłby stworzyć tak pokręconą, niejasną i pozbawioną sensu grę. Ale cóż, wspierajmy nasze rodzime oprogramowanie. Chcemy, żeby było takich gier więcej. No i cóż, to już wszystko z mojej strony. Dziękuję wszystkim za uwagę, za oglądanie tego, jakże znowu nie mogę znaleźć słowa, irracjonalnej serii, powiedzmy. No i do zobaczenia w przyszłych grach. Dziękuję za uwagę i na razie.